Cześć halluś, witajcie w kolejnym odcinku Różnic z drzewie genealogicznym i dziś jesteśmy ostatni dzień w Komorabii, ale za to jest wielki dzień, ponieważ nikt i... Ofelia biorą dzisiaj ślub i mam nadzieję, że wszystko wyjdzie, bo powiem Wam, że organizacja tego wszystkiego to jest koszmar i chyba wolałam ten stary sposób, kiedy mogłam kliknąć szybko, wszystko zaplanować i jest dobrze. A tutaj stroje planować, miałam już zaplanowany wcześniej, nie mogłam go wybrać. Musiałam wejść, usunąć te, które były dodane wcześniej, też inne, zwykłe e, wyjściowe stroje. Musiałam usunąć, żeby ten ślubny był jako pierwszy w ogóle mnie masakra, ten, ten, ten pakiet jest okropny, to, to, kurde, no nie. E, ty, mój drogi. Nie... Idziesz już do tego klubu teatralnego, tak, ty nie będziesz tam chodził. E, moi drodzy, no tam w tym ostatnim odcinku zadziało się bardzo, bardzo dużo między nim, e, w sensie naszym Fredem i Ofelią. Ehm, oni są ze sobą e, tylko właściwie nawet nieprzyjaciółmi. Wiecie, u nich tak był wybuch e, takiej namiętności i od razu to zgasło, w sensie, że wiecie, nie, że to wszystko powiedzieli, ok, zdarzyło się, trudno. Żyjemy dalej, nikomu nic nie mówimy, nie będzie nic więcej. Na, tym, na tej zasadzie to wszystko było. No i Frederik postanowił się wyprowadzić, ale ze względu na to, że dzisiaj jeszcze jest te wesele jego taty. No, to postanowił jeszcze na ten jeden dzień zostać. E, Pogłaszczcie jeszcze trochę o nasz No To jest taki słodki piesieł. E, wyszczotku, tak, ceremonia ślubna i ona jest na Sulani. Słuchajcie, w ogóle taki chichot e, historii, bo niech przecież z Sandro również brał ślub na Sulani. Czy ty grasz właśnie na skrzypcach? Od kiedy on gra na skrzypcach, od kiedy się interesuje e, skrzypcami? Nie wiem, ale w ogóle to, taki, to takie ręcznie robione, dziwne. Dziwne, to dziwne. W ogóle wiecie co? Mam tort ślubny w tym. Kupiłam specjalnie. Pojechałam do tego, do, do, tej, do tej, miejscówki nowej. Przygotuj tort weselny e, i kupiłam nawet dwa, tylko że jednego zeżarła kawałek, więc musiałam kupić drugi. już nie wiem, teraz. Ej, poczekajcie, coś tu mi się wydarzyło. Wybierz dekorację na tort z wyposażenia? Nie, bo to. Aha, toper. Wybierz toper. Zostało 12, to zostało 11. To może zostać tutaj. O, tu mamy. I ja nie mogę wybrać tego tortu na, jako weselny. Umieść napis. O, N, N. Zostało tylko 4 godziny. No, ale nie mogę tego zrobić jako weselny. Ja nie wiem, ja się na tym nie znam bez sensu. W, w ogóle wydaje mi się. Aha, ale suchar. W ogóle wydaje mi się, że, że to wesele będzie kompletną porażką. Tak mi się wydaje. Jeszcze tu, i jeszcze siku, proszę iść i idziemy dzisiaj na wesele, słuchajcie, tak w miarę szybko. A potem nikt się wyprowadza, bo stwierdził, że on woli jednak stąd iść daleko, daleko. E, bo no, między nim a Ofelią bardzo iskrzyło, no i nie wiadomo, czy by się to nie powtórzyło. Znów i znów i znów. Więc na wszelki wypadek woli się ewakuować, bo jednak z ojcem ma na tyle dobre relacje, że szkoda byłoby je niszczyć. W ogóle Frederik jeszcze postanowił, jeszcze tego nie zrobił, ale postanowił, że przyjmuje nazwisko tylko ojca i rezygnuje z nazwiska Larson. To jest bardzo taki krok symboliczny. I który dużo mówi, więc dzisiaj też jeszcze oficjalnie zmieni swoje nazwisko. Kochani, jesteśmy na miejscu. To jesteśmy na Sulani, w takiej fajnej greckiej miejscówce. Jest z galerii, dużo ich nie ma, więc na pewno znajdziecie. Yy, z... Czy Wy nie jesteście poprzebierani w swoje stroje, przepraszam. Dlaczego nie jest... O matku boska, jaki to jest pakiet okropny, straszny. Nie ma jeszcze męża, w sensie macochy Ofeli. Nie wiem, gdzie ona poszła, a tu jeszcze jest nikt. O, oh, on śpi. Masakra. Nie wstawaj. W ogóle, no, nie, mam złe przeczucia co do tego ślubu. Uh, gdzie jest w ogóle macocha? Nie wiem, gdzie jest macocha, ale zobaczcie, kto jest na tym ślubie. Jest oczywiście Werena, ponieważ jest to siostra Ofeli i ona jest, można powiedzieć, druchną naszej naszej panny młodej. Słuchajcie, chciałabym, żeby tu aktywności związano ze ślubem. Proszę zająć miejsca. Jezu, ja nigdy tego nie robiłam. E... Chodźmy tu wszyscy, proszę zasiadać, czy oni... Jezu, oni, są... oni sobie wszyscy poszli. Czy wy to widzieliście? Dlaczego oni sobie wszyscy poszli do domu? Przyszła jakaś laska, no dobra, no słuchajcie, to jest masakra. Poprosiłam, żeby aktywności, proszę zająć miejsca. Tutaj, tutaj poszli. Jezus, jakie to jest straszne. Jakie to jest straszne. Mimo, że jest przecież wydarzenie, prawda? I oni nie powinni nigdzie iść, a jednak sobie poszli. Ona ma w ogóle jeszcze kwiaty w wyposażeniu. Nie, nie, dam, że, nie kliknęłam, żeby to... Żeby je wzięła. Trzymaj bukiet. Czy ty możesz to zrobić? Nie. No i idą do tego ślubu. Nie mają z kim tutaj się w ogóle witać. Bo wszyscy sobie poszli. Łącznie z twoim synem, kurna. Ty masz tu oglądać. Ty masz tu oglądać. Weź udział w ślubie. Boże, katastrofa to jest. Weźcie tutaj. Złóżcie przysięgę małżeńską, bo... Ojciec też, poszłód on miał nam dawać ten ślub. Ojej, on płacze chyba dlatego, że tu Ofelia bierze ślub. Czy ty możesz coś zrobić? Nie wiem, ryżem rzucić. Ale słuchajcie, gdyby nie to, że tutaj są opcje, obcy, obce w ogóle osoby, to by nikogo nie było, wszyscy sobie poszli. I jej Kwowadis! O co w tym chodzi? Taką mi piękną chwilę zepsuli. Masakra jest, masakra. Niegoście goście rzucają ryżem, nie wiem, cokolwiek. Czyli tak naprawdę wystawili ich wszyscy. Wszyscy się na nich wypieli, oprócz tych, którzy byli dodani do rodziny. Ja piernicze, Dlaczego nie? Dlaczego tak to się wydarzyło? Strasznie długo trwa ten ślub. O, teraz jakie ładne siła. Stryknęli <laughs> się głowami. O nie! Ale to fajne, to było fajne. Ojej, yeah, jakie słodkie. No dobrze, tu się udało. Ta ceremonia tutaj wyszła, ale słuchajcie, my mamy no jeszcze rzeczy, prawda? Mamy tort, który pewnie się już zepsuł, bądź go nie mamy, ponieważ nie wiem, gdzie on jest. Ja nie mogę, słuchajcie. Dramat, dramat, co tutaj mamy jeszcze? Taniec to chociaż może taniec zrobimy. Chodźcie na pierwszy taniec, czy tutaj jest jakaś muzyka? Czas na pierwszy taniec. No to w ogóle nie działa. Autentycznie to w ogóle nie działa. Co tutaj się dzieje z tym? Nie no, to jest katastrofa. To jest totalna katastrofa. To prowadzi znowuż. I co? I to już koniec, tak? Pierwszy taniec? Ucz tak, ktoś je. Okej, okay, czyli pokrój tort. Nie mamy tortu, bo... Yy, no nie wiem, co się z nim stało. No to słuchaj, na otarcie łez chociaż ją złóż przysięgę małżeńską, no ale wy już żeście złożyli przysięgę małżeńską, a nie, ona cały czas jest smyth Czyli jeszcze raz oni z... przysięgę małżeńską robią, wiecie co, ten podakwakiet to jest dramat i... Chciałabym mieć wszystko to, co jest w tym pakiecie, czyli stroje i tak dalej, ale bez tych aktywności tutaj. Bo to jest okropne. To jest naprawdę okropne. Wznieśmy toast, bo jeszcze trzeba się napisać 6, bo nie damy rady tego przeżyć. I powiem wam, że jestem jeszcze bardziej rozczarowana. Tym pakietem to jest 90 zł wydane tak naprawdę za coś, co psuje grę. I ej, dlaczego? I ona myśli. Czy ona jest w ciąży. Miałam złe przeczucia odnośnie tego przyjęcia, niestety wyszło jeszcze gorzej niż przewidywałam. Chociażby tym, że goście nam sobie wszyscy poszli, chociażby tym, że zniknął nam tort z wyposażenia, chociażby tym, że nie można było wziąć jako takiego ślubu, tylko raz i drugi trzeba było próbować, bo nie było jako żona. No ja nie wiem, co z tym jest. Ja nie wiem, co można zrobić, żeby ten pakiet był grywalny. Czy są już jakieś mody, które naprawiałyby jakiś fix do tego pakietu? Słuchaj, on wyszedł kilka dni temu i on już ma takie błędy. To nie, to jest, to jest totalna porażka Ej, i powinniście się wstydzić. Słuchajcie, Ofelia faktycznie jest w ciąży. No i poza tym powiem Wam, że bardzo interesuje mnie to, jak potoczą się losy jeszcze Pauli i Wereny, skoro obie mieszkają w sąsiedztwie mieszkania Nika. No i <laughs> może być tam też grubo, że tak powiem. Musimy też iść jeszcze na jedną randkę. Myślę, że możemy to zrobić z Dorotą, ona jest spoko, więc z nią tam myślę, że możemy sobie to spełnić. Proszę weź prysznic, idź, skorzystaj, no, zjedz cokolwiek już przed szkołą, czy ty zdążysz, a zdążysz. Oni tutaj sobie śpią. Ojejku, ty też musisz iść skorzystać, kochana. I e, jeszcze też weź sobie jakieś resztki, bo tutaj. No, idź, 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 nie, nie skać, tylko idź. Tutaj też. No i znowu by któryś mi się zagłodził, dopiero by było. Weź też sobie resztki jakieś śniadanie, potem się wykąp. No, a e, Fryderyk idzie do szkoły i po szkole. E, Idzie do mieszkania swojego taty. W ogóle, zobaczcie, Ofelia ma nastrójnik u Frederika jako poczucie krzywdy. Ofelia czuje, że Frederik źle ją potraktował, a jego obecność sprawia, że ten ból wraca. O co chodzi? Co on, co on tam jej zrobił, że ona tak się teraz czuje? Zobaczcie, wszystko takie powiem Wam, no, zastanawiające i nie do końca, wiem, co tam się wydarzyło i mówię to szczerze. Dlaczego ona czuje poczucie krzywdy, kiedy widzi Frederika? Nie wiem, czy dlatego, że on. Ym, może miała nadzieję, że z tym Frederikiem coś będzie więcej niż tylko po, taki wiecie, jednorazowy skok w bok. E, pff, kto ją tam wie? Nie mam pojęcia. Ona nie toleruje rakto, raktozy. Nie, nie toleruje raktozy. E, białe szczęście. Wspaniale jest poddać muzom. Wspaniale jest się poddać muzom na biał. E, nie, tutaj nie, ale wiecie co? On by mógł mimo wszystko dodać jakieś zdjęcie. O nie, Frederik będzie miał zaraz truje, no i co się stanie? Nic. Freda bierzemy sobie, już przeprowadzamy. Dostanie trochę kasy od ojca, tak żeby miał na przeżycie, no ale będzie musiał sobie też radzić trochę sam. Więc nie wiem, czy będzie miał pracę, ale no wiecie, on też chce iść na studia, chce być krytykiem w ogóle sztuki, więc musi zabrać się też za malowanie, więc myślę, że na tym się skupi. O, bo nie brałam jeszcze nigdy takiej, takiej kariery. Więc myślę, że byłoby to całkiem fajne. I słuchajcie, kochani, jesteśmy już w domu. Dostaliśmy siedem koła na start, że tak powiem, i takiż oto budżet mamy początkowy. Teraz, e, f, nie, tak, Fred będzie musiał się skupić na tym, żeby jakoś ten e, majątek mnożyć. Ale tutaj mamy miski dla psa i tak dalej. To na razie włożę do wyposażenia. Może kiedyś będziemy mieć jeszcze jakiegoś e, psiuta. To nam się nie przyda, to możemy sprzedać albo o tutaj, tak trochę przy naturalnym świetle. Tak, tylko żeby położyć na razie, żeby było. No i Fred będzie musiał zająć się malowaniem. Jako, że on chce być krytykiem sztuki, no to musi się na tym trochę znać. Proszę, pomaluj cokolwiek. On idzie na studia. Za ile on ma urodziny w ogóle? Za dni 6. Czyli on musi przez te 6 dni trochę nauczyć się malowania. Tak będzie też zarabiał i um, pójdzie na te studia i na tych studiach słuchajcie będziemy tak razem tak ze dwa odcinki e, tak żebyśmy też mogli wprowadzić sobie też kilka rzeczy takich odnośnie jego życia i tak dalej um, więc dni studenckich będziemy ogrywać razem w sumie raczej dwa takie odcinki no i oczywiście jako Fred jako, że on jest no, takim e, kochliwym e, mężczyzną, chłopakiem, no to oczywiście na studiach myślę, że też nie będzie zbyt grzeczny. E, przez co e, no musimy też sobie zobaczyć jego poczynania, ponieważ mogą być dość e, ciekawe i takie nie do końca moralnie przyzwoite. No cóż, no taki będzie nasz Fred. No tak, e, pamiętacie na pewno mieszkanie Nika, w którym... Byliśmy też jakiś czas jeszcze, jak Nick był dzieckiem, no i potem nastolatkiem. Tutaj są jeszcze jakieś w ogóle rzeczy nieposprzątane. A tu zostało jeszcze zabawki dla psa. No i tutaj na razie się zatrzymamy, natomiast nie jest to nasze ostateczne mieszkanie, chyba, chyba że zostaniemy tutaj na jakiś czas i będziemy przearanżawiać to mieszkanie ze względu na to, żeby nie było w stylu ojca, bo to jest typowo styl jego ojca. A Nick woli troszeczkę chyba inny styl, wydaje mi się. Jaki to jeszcze nam nie powiedział, ale myślę, że on woli jednak trochę inne niż takie surowe wnętrza. Natomiast, no na razie dostał to i myślę, że może się cieszyć, bo mało kto. W jego wieku dostaje coś takiego na start, gdzie może jako nastolatek chodząc do szkoły dostaje taki kredyt zaufania, żeby, żeby móc sobie mieszkać sam w wielkim mieście. Dostał w ogóle 7 tysięcy i hulaj dusza piekła nie ma. I ciekawa jestem jak Frederik zda ten egzamin, czy zda ten egzamin dojrzałości, takiej prawdziwej dojrzałości, która właśnie przed nim stoi. Co chciałam zrobić? Chciałam zmienić jego nazwisko. No i ta taka symboliczna rzecz się dokonała, czyli Frederik jest teraz Murray. Nie jest już Larson Murray, tylko jest Sam Murray. To jest bardzo symboliczne. I możesz poznać też w sumie Zuzannę. To jest matka twojej. Um, jak ona się nazywa? Macochy. Czyli prawie że taka. E, prawie babcia. <grym> No, ale zobaczcie, tutaj też przyszła Paula. Możecie spróbować porozmawiać tutaj razem. Wdaj się w pogawędkę, o. Wdaj się, słuchajcie, dobre maniery, hmm. Wdajcie się w pogawędkę. No mimo wszystko dobra, nawet była na niego zła, ale jakiś tam czas już minął, powiedzmy. No i mogą sobie porozmawiać. Już może. Przeproś ją, chociaż ona powinna sobie iść, wyjść do domu, a oni dopiero porozmawiają tutaj. Może przejdą coś obejrzeć razem, może tak, oglądaj film jakiś o Kujonów z kampusu, właśnie z Paulą. Spróbujcie trochę porozmawiać we dwoje. Dobra, już nie gadaj ze Starą, tylko tutaj chodź. No, jednak, Paula widocznie gdzieś tam do tego nika coś jeszcze czuje, coś jeszcze ma. Skoro Skoro tutaj do nas przychodzi degradacja, nie obchodzi nas to. My już tutaj rezygnujemy z tych zajęć pozaszkolnych. Usiądź sobie, poglądajcie film. Może uda Wam się trochę te kontakty podbudować, polepszyć. Być może coś jeszcze przed Wami e, stoi. <laughs> e, możesz e, poprawić humor. Tutaj nie możesz wejść. Szkoda. A tutaj wyleguj się. Możesz się wylegiwać? Może pochwali jej wygląd jeszcze. O widzicie, tutaj są takie sceny w tle, więc one tak trochę No może powiedzieć, że namawiają aż do takich interakcji bardziej romantycznych. Myślę, że Frederik nie odpuściłby tej okazji, ażeby z tą Paulą znowu czegoś nie spróbować. Może zadaj ryzykowne pytanie, kto wie. W ogóle przydałaby nam się właśnie jeszcze randka, ale być może to będzie już w kolejnym odcinku, bądź ojej chyba jednak nie chcę. Bądź y, ja zrobię to poza nagraniami, wydaje mi się, że tak będzie najlepiej. No bo to wyjdziemy sobie z Dorotą, no bo z kim innym, ona jest najbardziej chętna i z nią możemy sobie ten etap aspiracji spełnić bez większego problemu. Więc myślę, że tak y, uczynię. Okej, okay, Agata jest jeszcze nastolatką. Czy wszyscy żyją w ogóle w tej rodzinie? Bo powiem Wam, że ostatnio i sam się bardzo postarzał. Nikt tam ma też już swoje ostatnie dni przed sobą, więc myślę, że niedługo tak. Po sami przyjdzie czas na Shejna i na e, Sandrę. To drzewo genealogiczne pięknie się rozrasta. O, one mają dzieci: Stanisław i Maria, e, w sensie Joanna i Anna. Czyli to są jakby tak. Jeśli ktoś chce wiedzieć, to to jest Anna i Anna, to niech obejrzy filmik, kto jest kim w różnicach. I one we dwie mają dzieci. Nie wiedziałam nawet, że mają dzieciaczki. a ja tu proszę. Shane ma trójkę dzieci. Tak, Filip i Paul, one, oni już są dzieciakami. Scott ma dziecko. Słuchajcie, Scott ma dziecko. Scott, z kim ty masz to dziecko? Joanna Delgato. O Matko Boska, przecież ja ją znam. To jest siostra Iwi. O Matko, jak co w rodzinie to nie zginie jednak. E, czyli Scott związał się z Joanno, a Joanna to jest siostra Iwi, a Iwi natomiast jest żoną Shaina, czyli brata Scotta. Boże, te rodzinne powiązanie. Ale masakra. Co w rodzinie to nie zginie faktycznie i tu widzę, że się zadziało. A co u Susan? Susan nic na razie. Susan na razie nic. Scott tylko sobie jakoś tam życie zaczął układać. No i czas też, żeby Fred układał sobie życie, ale na razie Paula chyba nie jest zbyt zainteresowana tymi romantycznymi interakcjami, dlatego możemy jej dać takie przyjazne, zwykłe, ażeby ona wiedziała, że no my tutaj jesteśmy. I być może coś będziemy od niej znowu chcieli. Czy ktoś zmarł? Nie, taka była muzyczka przez chwilę, by ktoś umarł, takie miałam wrażenie. O, i tu jest też Werena, czyli druga nasza była dziewczyna. No, wszedł tutaj w gniazdo żmi teraz. Dobrze, Fredelik będzie sobie malował. On będzie to malowanie sobie gdzieś tam ulepszał. My będziemy kończyć. Widzimy się. Już w następnym odcinku niedługo. Co będziemy robić? Myślę, że będziemy oczywiście romansować. na no bo co? No to, to jest Frederik, więc to będzie jego cel na najbliższy czas. Dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć!